kalistenika. Dzięki niej możesz zbudować atletyczną sylwetkę, a także super sprawność. W tym materiale skupimy się na tym, jak to zrobić, aby dzięki kalistenice zbudować silny i świetnie wyglądający brzuch. Rozciąć się wygodnie, a ja tłumaczę co i jak. Pierwsza i najważniejsza sprawa. Aby brzuch wyglądał dobrze, musi być niski poziom tkanki tłuszczowej w ciele. Faceci powinni mieć około 9-12%, a kobiety około 18-20% tkanki tłuszczowej. Jeśli nie spalisz tłuszczu, to żaden trening i żadne ćwiczenia nie pomogą. Brzuch oczywiście dzięki treningowi może i będzie silny, ale ciągle będzie schowany pod warstwą tkanki tłuszczowej. Jak go odsłonić? Oczywiście potrzebujesz diety z ujemnym bilansem kalorycznym, treningu ogólnorozwojowego z akcentem na trening siłowy, cierpliwości i zaufania do procesu. To serio wystarczy i nie szukaj tutaj magii, tylko rób sprawdzone rzeczy, które zawsze działają. W razie potrzeby i dietę z odpowiednią kaloryką i plan bazujący na kalistenice znajdziesz na człowiekurusz.pl. Musisz tylko kliknąć w baner główny i odpowiedzieć na kilka pytań. Co ważne, aby dobrze ci szło w kalistenice, twoja masa ciała powinna być względnie niska. Łatwiej wtedy zarządzać ciałem przy różnych sprawnościowych elementach. Dlatego niski poziom tłuszczu nie tylko pomoże ci dobrze wyglądać, ale także robić postępy w imponujących kalistenicznych elementach. Zwróć na to uwagę. No dobra, pierwszy czynnik dobrego brzucha mamy załatwiony, który akurat można osiągnąć różnymi metodami. Kalistenika jednak jest znana z tego, że genialnie kształtuje całe centrum. Dobry kalistenik ma silny i wytrzymały brzuch, który pozwala mu panować nad ciałem. Fajne jest to, że większość kalistenicznych elementów wymaga pracy brzucha. Front lever i back lever, brzuch i plecy. Flaga, brzuch z akcentem na mięśnie skośne oraz ramiona. Planche, brzuch i grzbiet. Stanie na rękach, brzuch i ramiona. Salto w tył, brzuch, nogi i koordynacja. Ucząc się tych sprawnościowych elementów, niejako przy okazji brzuch będzie musiał pracować i się wzmacniać. Są oczywiście też ćwiczenia ukierunkowane typowo na mięśnie centrum, który każdy kalistenik wykonuje. Jeśli je wszystkie ogarniesz i spalisz tkankę tłuszczową, będziesz mieć perfekcyjny brzuch. Bardzo ważna kwestia. W tym materiale pomijam te wszystkie podstawy, jeśli chodzi o trening brzucha. Jak napinać brzuch, jak go aktywizować, jak oddychać itd., itd. Jest o tym osobny materiał, więc jeśli dopiero zaczynasz, to warto zacząć od tego materiału. Link zostawiam w opisie. A druga sprawa jest taka, że ćwiczenia, które pokażę za chwilę, no będą dość trudnymi ćwiczeniami, ale nawet jeśli nie jesteś w stanie w tym momencie ich wykonać, to pamiętaj, że każde z nich ma bardzo dużo ułatwień i zawsze trzeba zacząć od właśnie łatwiejszej wersji i stopniowo, krok po kroku, aż do najtrudniejszej. Także tyle wstępu i jedziemy z ćwiczeniami. Ćwiczenie numer 1 to Dragon Flag. To ćwiczenie wypromował Bruce Lee i Sylvester Stallone. Świetne i bardzo skuteczne, choć trzeba przyznać, trudne ćwiczenie. Uczymy się go, znajdując wersje uproszczone i stopniowo utrudniamy, aż dojdziemy do pełnej wersji ćwiczenia. Na kanale jest pełen tutorial, a link oczywiście zostawiam w opisie. Ćwiczenie numer 2 to stopy do drążka w zwisie. Czepialscy powiedzą, że działają tutaj zginacze bioder i plecy, a brzuch to trochę słabo. Zginacze i plecy oczywiście pracują, ale brzuch także, a pamiętać trzeba, że kalistenika nie ma nic wspólnego z pracą izolowaną jak na siłowni. Izolacji tutaj nie szukamy. Wykonując to ćwiczenie, pamiętaj, aby trzymać biodra nisko, ogranicz odchylanie tułowia do tyłu i świadomie angażuj mięśnie w czasie wznosów nóg. Opuszczaj je wolno i nie trać kontroli nad ciałem. Gwarantuję, że brzuch popracuje tutaj wspaniale. Gdy to ogarniesz, możesz zastosować także wycieraczki, choć to już nieco trudniejsze ćwiczenie, ale także robi robotę. Działają w nim mocniej mięśnie skośne. Tutaj zasada podobna, od prostych wersji aż do tych trudniejszych. Wersja w podporze na poręczach też jest bardzo fajna i skuteczna. Jeśli brakuje ci mobilności w tylnej taśmie, to możesz też ugiąć nogi i skupić się mocniej na zawijaniu miednicy pod siebie. Ćwiczenie numer 3 to ab wheel, czyli kółeczko. Bardzo trudne ćwiczenie pod kątem technicznym. Jeśli chcecie o nim osobny film, to dajcie znać i zrobię o tym totalnie osobny materiał, bo jest tutaj sporo szczegółów. A jeśli wersja z użyciem kółeczka jest dla ciebie zbyt trudna, możesz też spróbować wersji z kołami gimnastycznymi. Wtedy możesz je wyregulować na odpowiednią wysokość i po prostu sobie ułatwić.
Ćwiczenie numer 4 to hollow body, czyli bananek gimnastyczny. To ćwiczenie, które zbuduje wytrzymałość w izometrycznym napięciu, co potem będzie owocowało, gdy będziemy chcieli uczyć się innych statycznych elementów. Z hollow body można też przejść do popularnych scyzoryków. Jeśli zrobisz to wolno i z pełną kontrolą, to ta koncentryczna praca będzie skutkować solidnym paleniem brzucha. Ćwiczenie numer 6 to wznosy bioder w podporze bokiem. Podziałają tutaj mięśnie skośne oraz obręcz barkowa. Fajny element przygotowawczy na przykład do flagi. Ćwiczeń na brzuch jest cała masa i w zasadzie internet pęka w szwach odnośnie tego, jakie są najlepsze ćwiczenia na brzuch. Ostatecznie jednak nie chodzi o to, jakie ćwiczenia wykonujemy, tylko jaki plan treningowy mamy i jak to wszystko jest poskładane w logiczną całość. Bo można iść na trening, można się zajechać na maksa, czuć palenie w brzuchu i nic z tego nie mieć, a można przyjść, zrobić mądry, konkretny trening i po prostu mieć dobre rezultaty. Z tego, co ja zauważyłem, to w tych kalistenicznych sferach panuje taki kult naparzania do odcinki. Ja raczej tego nie polecam, bo uważam, że najważniejsze jest właśnie mądre podejście do tematu i stopniowanie trudności odpowiednie z planem treningowym. Moi drodzy, tyle jeśli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że ta kalistenika tutaj na kanale się Wam podoba. Dajcie znać, jeśli macie propozycje kolejnych tematów, jakie powinienem poruszyć. A na koniec Was oczywiście zachęcam, żeby zostawić komentarz, jakikolwiek, zostawić kciuka, bo dzięki temu materiał może się rozpędzić w komentarzach, w algorytmie. No i tyle. Dziękuję bardzo, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.